Witam serdecznie. Na sam początek chciałem podziękować za okazanie zaufania i zaproszenie mnie do usługi słowem. Chcę od razu powiedzieć to, co bratu Adamowi powiedziałem, że ja nie jestem kaznodzieją, ani nie odkrywam w sobie jakichś zdolności kaznodziejskich, ani duchowych, ani naturalnych. Ale brat Adam zachęcił mnie do tego, żeby podzielić się słowem, jakie Bóg położył mi na serce. I tak się złożyło, że od kilkunastu dni myślę, modlę się i mam nadzieję, że to, co dzisiaj tutaj będzie powiedziane, będzie zachętą do szukania Boga, szukania Bożego Królestwa. Chciałbym na samym początku też tak delikatnie się usprawiedliwić, że mam taki strój, jaki mam. Mianowicie wiem, że tutaj bracia usługujecie w garniturach, tak staracie się godnie, ale ponieważ ja tu występuję jako sługa, jako osoba, która przyszła do wykonania pewnej służby, pracy, to dlatego potraktujcie to jako taki strój roboczy. I jeszcze taką swoją słabość zdradzę, jeżeli mogę tutaj tak na marginesie jeszcze coś dodać. Ja bardzo lubię błękitny kolor. Bardzo lubię błękitny kolor i zawsze staram się, żeby ten błękitny kolor gdzieś był wpleciony w mój zewnętrzny wygląd. A lubię go z tego powodu, że moja ojczyzna jest w niebie. I chcę o tym sobie przypominać, patrząc się w lusterku, jak również chcę sobie przypominać o tym, kiedy gdziekolwiek idę i cokolwiek robię. Bo tak naprawdę my jesteśmy tutaj przechodniami. Tylko jesteśmy chwilowymi bywalcami tego miejsca. Natomiast tak naprawdę zmierzamy do tej ojczyzny w górze, skąd też i Zbawiciela oczekujemy. I brat Paweł, który myślę, że był tutaj takim inicjatorem zaproszenia mnie, kiedyś w trakcie rozmowy zaskoczył mnie, bo miałem ten przywilej około 9 lat temu być tutaj na tym miejscu wśród was braci, a i siostry. I byłem zaskoczony, że brat Paweł pamiętał to, co było mówione wówczas. Czasami się tak zdarza, że kaznodzieja nie pamięta tego, co mówił i stąd czasami są takie śmieszne sytuacje, że po prostu powtarza pewne rzeczy. Mnie to akurat nie grozi z tego powodu, że bardzo rzadko usługuję. Ale brat Paweł powiedział, że ma takie pragnienie, abym jeszcze kiedyś kontynuował ten temat, który wówczas zacząłem. I pozwólcie, bracia i siostry, że tak spróbujemy zacząć od tego tekstu, który wówczas był rozważany między nami. Mianowicie otwórzmy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 9 rozdział, od 19 wiersza do 26. Powiem w ten sposób, że chociaż jako dzieci Boże czytające Słowo Boże przyzwyczailiśmy się do tego, że rozdziały są, że każdy list, każda księga podzielona jest na rozdziały, a każdy rozdział jest podzielony na wersety. Ale kiedy apostoł Paweł pisał ten list, tam nie było żadnych numerków, nie było żadnych rozdziałów. To po prostu był list. List do dzieci Bożych, które miłował, o które się troszczył. I powiem w ten sposób, że czym dłużej czytam Słowo Boże, tym bardziej ten podział na rozdziały i listy mnie przeszkadza. I sprawia coś takiego, że czytamy fragment, wyrywając go z całego kontekstu, z całej okoliczności, w jakiej był ten list napisany. I gorąco chciałbym was zachęcić, bracia i siostry. Wiem, że jesteście sługami Słowa, że jesteście ludźmi, którzy czytają Słowo, abyście czytali całe fragmenty. I powiem w ten sposób, że czytając ten fragment, troszeczkę wyrwany z kontekstu, powinienem cofnąć się dwa rozdziały wcześniej i przeczytać dwa rozdziały dalej. Ale spróbujemy
znaleźć tą najważniejszą i główną myśl, jaka jest zawarta w tym tekście. Apostoł Paweł pisał coś takiego: będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. To jest 19 wiersz 9 rozdziału 1 listu do Koryntian. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy wieniec zdobyć, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Przyznam się szczerze, że za każdym razem, jak czytam ten fragment, to zazdroszczę apostołowi Pawłowi determinacji. Takiej determinacji, która również jest opisana w liście do Rzymian, w którym mówi: ja sam byłem gotowy dać się oddalić od Boga, od Chrystusa, po to, aby zyskać moich współbraci. Cóż to takiego jest w apostole Pawle, że jest gotowy poświęcić nawet swoje życie z Chrystusem, skuteczną służbę, rozkoszowanie się Panem, objawienie, które doświadczał i które było jego udziałem. Tak jak mówi w liście, drugim liście do Koryntian, był pochwycony do trzeciego nieba. Z tego wszystkiego był gotowy zrezygnować, żeby zyskać innych dla Chrystusa. I nie ukrywam, że jestem pełen takiej zdrowej zazdrości. Jakby Paweł tu był wśród nas, bym mu zadał pytanie: Pawle, przekaż nam choć trochę tej determinacji, tej mocy, tej siły do tego, aby zyskać Chrystusa. I Paweł, kiedy pisze o tym, że wszystko czyni dla Ewangelii, aby uczestniczyć, i tu jest takie wyrażenie użyte w oryginale, aby stać się współuczestnikiem. To nie jest jego pojedyncza walka, pojedyncze zmaganie. On jest świadomy, że jest otoczony przez wielu ludzi wokół niego, którzy wspólnie razem współuczestniczą w rozszerzaniu Bożego Królestwa. I 24 wiersz odkrywa nam pewną tajemnicę, tajemnicę polegającą na tym, skąd Paweł ma tą motywację do tego. I Paweł musiał być kiedyś uczestnikiem, być może w Atenach był i oglądał olimpiadę. Olimpiadę oglądał. Już wówczas w starożytnym Rzymie czy Grecji były organizowane zawody sportowe. Widział Paweł, jak kilku dorosłych mężczyzn wychodziło na bieżnię i startowało w wyścigu. Na końcu mety był wieniec, była nagroda, była chwała i ci ludzie robili wszystko, aby dotrzeć jako pierwszy do mety. I Paweł posługuje się tym przykładem, aby pokazać taką jedną rzecz, że żeby mieć tą determinację w swoim sercu, trzeba być świadomy możliwości zdobycia nagrody.
I mówi tutaj nie nagrody, która przemija, która zwiędnie, która jest tylko na ten okres czasu, kiedy chodzimy tutaj po ziemi. Ale Paweł zdążał do nagrody, która jest przygotowana dla niego w niebie. I to jest jedna z rzeczy, którą Paweł nosił w swoim sercu. Całe życie jego było podporządkowane właśnie tej myśli, temu zdecydowaniu, tej walce, temu zapieraniu się siebie, temu zostawianiu wszystkiego, co mu przeszkadzało w tym. Ale żeby zdobyć nagrodę, żeby zwyciężyć, Paweł był świadomy czegoś takiego, że ci sportowcy, którzy stanęli na bieżni, oni nie zostali wybrani między tłumu i powiedziano, no teraz ty wystartujesz, teraz ty wystartujesz i teraz ty wystartujesz. Nie, to byli ludzie, którzy wiele lat, miesięcy, tygodni ćwiczyli, biegali, robili wysiłek, rezygnowali z przyjemności, z uciech, tylko po to, żeby pewnego dnia przed publicznością, przed Cezarem być może, przed królami wystartować i zdobyć nagrodę. Paweł był świadomy pewnego kosztu, który trzeba ponieść. Był świadomy pewnego wysiłku, który trzeba włożyć. I kiedy mówi o walce bokserskiej, nie lubię oglądać boksów. Czasami jednym okiem rzucę na jakiś szos i w tej walce bokserów jest tyle nienawiści, tyle zawiści, tyle pragnienia, żeby zabić przeciwnika, że to jest dla mnie czymś zupełnie obcym. Ale Paweł używa tego wyrażenia, tego przykładu, nie po to, żeby uwypuklić tą zwierzęcość w naturze człowieka, ale żeby użyć tą determinację, jaka jest potrzebna do tego, aby cios wymierzony był celnie, aby cios wymierzony był w to właściwe miejsce. I Paweł nie chciał zniszczyć czy znokautować ludzi, ale chciał tak uderzyć w przeciwnika, który próbuje wszystko uczynić, aby Boże Królestwo oddalić od każdego człowieka. Tak skutecznie uderzyć, aby jego znokautować i aby Boże Królestwo mogło się rozszerzyć. Jedną z rzeczy, o której Paweł myśli, kiedy myśli w taki zdeterminowany sposób o zwiastowaniu Ewangelii, mówi, czynię wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć. Jedną z rzeczy, i musimy w tym momencie cofnąć się do Dziejów Apostolskich, 9 rozdziału. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, myślę, że większość zna ten fragment, zna na pamięć. Jest tutaj mowa o spotkaniu Saula, jeszcze Saula, z Jezusem Chrystusem. Paweł, zwany Saulem, był osobą, która niszczyła Kościół Jezusa Chrystusa. Chodził, prześladował, wyłapywał ludzi, wyłapywał te dzieci Boże, aresztował, wtrącał do więzień, pałał nienawiścią i niechęcią. I w pewnym momencie spotkał się z Chrystusem pod Damaszkiem. Spotkał się z żywym Bogiem. I kiedy odpowiadam sobie na pytanie, Pawle, skąd w twoim sercu taka determinacja do zdobywania ludzi dla Chrystusa, do rezygnowania ze wszystkiego, aby tylko Boże Królestwo było rozszerzane, to jedną z odpowiedzi jest to, że Saul spotkał się z żywym Chrystusem. Spotkał się z Jego chwałą. Spotkał się z tym Chrystusem, którego prześladował, którego próbował zniszczyć, a właściwie którego próbował zniszczyć w życiu dzieci Bożych, pierwszego Kościoła. I kiedy sobie zadajemy pytanie,
jak skutecznie zwiastować Ewangelię, to jedną z tych pierwszych odpowiedzi, jaką musimy sobie uświadomić, to jest to, że musimy spotkać w swoim życiu Jezusa Chrystusa. Nie słabego Jezuska. Przepraszam za to wyrażenie. Ale kiedy myślę i wspominam nasz kraj i nasz naród, kiedy myślę o tych wszystkich kolędach, które śpiewane są na przełomie roku, kiedy myślę o tych wszystkich obrazach i tak dalej, to nie wiem, czy macie podobne mniemanie i obserwacje, ale nasz naród ze wszechmogącego Pana, wywyższonego Króla, pełnego chwały i pełnego mocy, uczynił malutkiego Chrystusa. Kilkadziesiąt lat temu pewna osoba z zagranicy przyjechała i oprowadzaliśmy ją po Warszawie. Weszliśmy do jakichś takich miejsc, żeby zobaczyła, żeby się zapoznała w ogóle z naszą kulturą. I weszła do jednego kościoła i powiedziała: ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego Maria na witrażu jest taka ogromna, a Chrystus jest taki mały? Przecież realia, ta duchowa prawda jest zupełnie odwrotna. To Chrystus jest wywyższony. To nasz Pan jest pełen chwały. Jest wywyższony, siedzący po prawicy Boga Ojca. A tu jest zupełnie coś innego. I kochani, my jesteśmy powołani do tego, aby odważnie mówić o prawdzie. A prawda jest taka, że Chrystus dzisiaj nie jest ukrzyżowany. Czasami mam wrażenie, że w naszej kulturze specjalnie jest wywyższany ten krucyfiks tak zwany, po to, żeby pokazać, jaki Jezus jest słaby, wisi na krzyżu. Cóż on może? Dlatego ludzie się modlą do bałwochwalczych różnych osób. Natomiast dzisiaj, i myślę, że to powinno być w naszych sercach i w naszych domach, nie musimy wieszać kogoś przybitego do krzyża. Możemy powiesić w naszych domach tron, chwałę Bożą. Powiesić w naszych domach i mieć taką świadomość i wnosić to w naszych sercach, że Jezus Chrystus dzisiaj jest wywyższony ponad wszelką zwierzchność, ponad wszelką władzę. Dzisiaj siedzi na tronie i ponieważ On usiadł na tronie, to Bóg mógł wylać obietnicę Ojca, napełnić nas Duchem Świętym, tak jak dzisiaj żeśmy śpiewali w tej pieśni numer 500. Napełnij nas swoją pełnią. Napełnij nas tą rzeczywistością, która jest w tej chwili w Bożym Królestwie. A apostoł Paweł zachęca nas o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. O czym mamy myśleć? O tym wywyższonym Panu Jezusie Chrystusie. I to jest kolejna rzecz, która w życiu Pawła, w sercu Pawła sprawiała tą determinację. On był świadomy tego, że spotkał Chrystusa, ale nie spotkał słabego Chrystusa, ale spotkał Pana Jezusa Chrystusa, wywyższonego, uwielbionego, pełnego chwały i pełnego mocy. I kochani, dzisiaj jest dzień, kiedy dzieci Boże wciąż na nowo muszą odkrywać Bożą chwałę, chwałę Jezusa Chrystusa, Jego moc. My nie musimy być takimi słabymi chrześcijanami, myślącymi, potępiającymi siebie za różne rzeczy. Mamy zmartwychwstałego Pana, którego śmierć nie pokonała. Mamy wywyższonego Króla, siedzącego po prawicy Boga Ojca. I mając to w sercu, możemy mieć tą samą determinację, którą Paweł miał, kiedy mówił: wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wszystko zostawiam, żeby zwiastować tą Ewangelię. Ale jest następny sekret, o którym myślę, że dobrze by było, żebyśmy byli świadomi. Musimy w tym momencie dosyć szybko nabierać tempa, ponieważ wiem, że czas też jest ograniczony.
Ale chciałbym tutaj powiedzieć coś takiego, że znalazł się człowiek pełen bojaźni, Ananiasz, którego Bóg, właściwie Jezus Chrystus, wysłał i powiedział: idź do Saula. A on mówi: Panie, przecież on tutaj przyszedł, żeby wszystkich chrześcijan uwięzić. A on mówi: nie. To jest człowiek, którego spotkałem pod Damaszkiem, którego olśniłem swoją światłością i mam jego plan dla jego życia. I tutaj Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, mówi słowo. I to jest trzecia rzecz, którą chciałbym, abyśmy wszyscy zapamiętali. Skąd w Pawle była ta determinacja? Spotkał Chrystusa. Skąd w Pawle była ta determinacja? Ponieważ doświadczył spotkania z Jezusem Chrystusem. I tutaj jest słowo. Słowo skierowane do Pawła. Konkretnie. Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. To jest słowo. A kiedy czytamy psalmy, jesteśmy świadomi, że jest taki jeden psalm, który mówi: słowo nie wraca z powrotem. Słowo Pana rozbija skały. Przesuwa dęby. Przesuwa wszystko. Czyni wszystko nowym. I tutaj mamy do czynienia z takim słowem prorockim skierowanym do Pawła. Że Bóg chce uczynić z niego narzędzie wybrane. Tu jest użyte słowo moje narzędzie wybrane. On nie będzie przedstawicielem jakiejś organizacji. Nie będzie przedstawicielem jakiegoś kościoła. Nie będzie przedstawicielem jakiegoś wyznania. On będzie przedstawicielem Jezusa Chrystusa. I Bóg mówi: on jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł moje imię przed pogan, przed królów i przed synów izraelskich. I później jest następny klucz. Następny klucz. Ja bowiem sam pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I później jest 17 wiersz mówiący o tym, że w wyniku upamiętania, jakie przeżył, trzy dni jest symbolem upamiętania się, wyznania grzechów. Tak jak Jonasz trzy dni był w brzuchu, we wnętrzu ryby. I to była jego modlitwa pokutna. To była jego modlitwa nawracająca go i prowadząca do upamiętania. Tak tutaj Paweł był niewidomy, ślepy przez trzy dni. I w wyniku tego upamiętania i obmycia jego z win i odpuszczenia mu grzechów następuje ta rzecz, która towarzyszyła później Pawłowi przez całe jego życie. Abyś Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. To napełnienie Duchem Świętym jest wyposażeniem do służby dla Boga. Bóg nie robi czegoś takiego. Nawraca nas, przekonuje nas o grzechu, odpuszcza nasze grzechy i mówi: no, teraz idź i zwiastuj. Nie. Bóg odpuszcza grzechy, nawraca, odpuszcza nasze winy, ale daje również nam moc do tego, abyśmy byli świadkami, Jego świadkami. I to nie jest moc z nas, o czym Paweł pisze w liście do Koryntian, ale to jest moc z góry, przewyższająca wszelką inną moc, niczym nieograniczona. I dzisiaj jest dzień, w którym Bóg pragnie każdego z nas wyposażyć w to, co jest potrzebne do tego, aby być tym wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa. I jaki jest efekt tego? Bo to nie chodzi tylko o jakieś teoretyczne zapoznanie się z jakimś tematem. Jaki jest efekt? Otwórzmy nasze Biblię, również w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, 19 wiersz.
A gdy przyjął, jest tutaj mowa też w poprzednim wierszu, że został ochrzczony. To jest ten porządek, ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Kilka dni! Nowonarodzony człowiek przebywa kilka dni, a już zaczął zwiastować w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Widzimy ten klucz, widzimy tą tajemnicę. Upamiętał się, nawrócił się, jego grzechy zostały odpuszczone, został ochrzczony na upamiętanie grzechów, został napełniony Duchem Świętym i już to, co otrzymał od żywego Boga, zmartwychwstałego Pana, nie mogło się w nim pomieścić. Nie mógł tego zatrzymać, nie mógł tego powstrzymać. Już poszedł i zwiastował. Niemowlak, małe dziecko w sensie duchowym, a już zaczyna wydawać głos, już zaczyna krzyczeć i wołać, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Dalej czytamy, że wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. I to doprowadziło do tego, że następna rzecz, o której chcę mówić, że zaczęły się problemy. W momencie, kiedy się nawracamy, kiedy dostępujemy odpuszczenia grzechów, kiedy przyjmujemy chrzest i stajemy w Bożym Królestwie, kiedy zostajemy napełnieni Jego życiem, Jego zmartwychwstałym życiem i kiedy zaczynamy w tym nowym zmartwychwstaniu, w zmartwychwstałym życiu świadczyć o wielkości naszego Pana i Zbawiciela, zaczynają się problemy, zaczynają się kłopoty, zaczynają się kłopoty. I te kłopoty mają jedno zadanie w życiu dziecka Bożego. Te kłopoty mają nas pozbawić z odwagi i zatrzymać nas w tym zwiastowaniu Ewangelii. Całe piekło jest skoncentrowane i tak zorganizowane, żeby tak obmyśleć technikę walki z dziećmi Bożymi, aby ich przestraszyć, aby im spowodować kłopoty, aby ich wprowadzić w jakieś problemy. Wszystko jest nakierowane, aby pozbawić dzieci Bożych odwagi. I spróbujmy teraz spojrzeć na Dzieje Apostolskie. To jest świetnie, ta prawda jest fantastycznie przedstawiona i wyeksponowana na podstawie życia Piotra, apostoła Piotra. Znamy jego historię, nie mamy w tym momencie czasu, aby ją dokładnie przejrzeć, ale jesteśmy świadomi tego, że Piotr był wyjątkową osobą. Zawsze wyrywał się do przodu. Można by było powiedzieć, że on tak z naturalnego punktu widzenia to był nawet odważny. Był odważny z tego powodu, że kiedy Chrystusa zobaczył chodzącego po morzu, to wszyscy, a była burza, była zawierucha i Piotr był tą jedyną osobą, która wyskoczyła z łódki i pobiegła do Pana. Było w nim coś takiego z natury odważnego, takiego zdeterminowanego. Nie pozostawał w łódce, zawsze wyskakiwał. Ale tak naprawdę to Piotr czynił to pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, pod wpływem wydarzeń, które miały miejsce. Na jakiej podstawie możemy tak uważać? Ponieważ znamy Piotra, który również, kiedy Jezus Chrystus spytał się, za kogo wy mnie uważacie, to Piotr odpowiedział, ty jesteś Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. I Paweł,
Jezus powiedział: Piotrze, błogosławiony jesteś, ponieważ nie ciało i krew, nie te naturalne możliwości ci to objawiły, ale mój Ojciec. Ale chciałbym, abyśmy poszli kilka dni dalej. Pamiętacie, jak Jezus, kiedy zaczął mówić uczniom o tym, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, być ukrzyżowany, wydany przez uczonych w Piśmie, że musi cierpieć i umrzeć na krzyżu. I Piotr podszedł do mistrzu, pozwól tutaj na bok. Nie możesz takich rzeczy mówić. Nie przyjdzie to na ciebie. Czyli z tego odważnego Piotra jest człowiek, który próbuje odwrócić Jezusa Chrystusa od tego, po co przyszedł. I Jezus tutaj bardzo ostro go potraktował. Tutaj jest powiedziane, nawet użyte słowo szatan, ale Piotr nie był szatanem, był kusicielem. A szatan, słowo szatan równa się kusiciel. I należy w tym kontekście myśleć o Piotrze, że próbował kusić Pana Jezusa Chrystusa w tym momencie, w tym konkretnym momencie, żeby zrezygnował z cierpień. Ale dlaczego Piotr chciał, aby Jezus Chrystus zrezygnował? Ponieważ Piotr bał się cierpienia. I kiedy kilkanaście tygodni później staje, też wyraża taką swoją odwagę i mówi: Panie, chociażbyś poszedł na śmierć, to ja pójdę za Tobą. Znowu mówi coś pod wpływem chwili. Ale później pamiętamy Piotra, który idzie z Janem na dziedziniec, gdzie Jezus Chrystus jest przesłuchiwany. Piotr widzi Jezusa, jak go policzkują, przesłuchują. I tutaj Piotr się wycofuje. Przed kim się wycofuje? Przed służącą. Przed niewiele znaczącą osobą. I specjalnie troszeczkę mówię o tym, abyśmy zrozumieli, że Piotr z jednej strony był odważny. To były jakieś jego akty pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Ale tak naprawdę w jego sercu była bojaźń przed prześladowaniami. I Piotr, kiedy widzimy go dalej i kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, to jesteśmy świadomi czegoś takiego, że Piotr doświadczył zmiany, konkretnej zmiany. Mianowicie, kiedy Duch Święty został wylany na pierwszy Kościół. A Duch Święty został wylany po to, i chcę to podkreślić jak najwyraźniej dzisiaj, został wylany po to, aby dzieci Boże były pełne odwagi w zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wywyższonego Pana i jedynego Zbawiciela. Duch Święty nie został wydany po to, żebyśmy jakieś doświadczenia mieli duchowe, chociaż i to też temu towarzyszy. Duch Święty nie został wylany po to, żebyśmy mogli się chlubić takimi doświadczeniami lub innymi. Duch Święty został wylany po to, aby to czytelne świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie było zwiastowane w mocy, w prawdzie, wśród znaków i wielu cudów. I chcę tutaj tylko tak na marginesie zaznaczyć, że kiedy Duch Święty stąpił na ten pierwszy Kościół, a kilka dni wcześniej jest powiedziane o tym, że uczniowie byli zgromadzeni, pełni bojaźni przed Żydami. Także to nie było coś takiego, nawet ujrzeli zmartwychwstałego Pana, ale ta bojaźń przed Żydami, przed prześladowaniami, przed cierpieniem im towarzyszyła. Dopiero kiedy Duch Święty został wylany na pierwszy Kościół, ta odwaga weszła w ich życie i widzimy innego Piotra. Widzimy innego Piotra, który kilkanaście tygodni temu zapiera się Pana przed służącą, przed jakąś kobietą,
nie mającą właściwie żadnego wpływu na to, żeby doprowadzić go przed radę. A tutaj w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 14 wiersz, widzimy zupełnie innego Piotra. Widzimy, na to powstał Piotr wraz z 11. Tych 11 jeszcze kilka dni temu było zgromadzonych przed Żydami trzęsącymi się i bojącymi. A tutaj widzimy Piotr wraz z 11. Cóż to za przemiana? Cóż to się wydarzyło takiego, że oni pełni odwagi podniósł swój głos. Tam z łamiącym się głosem zapierał się Pana, a tutaj podnosi swój głos, pełen odwagi, pełen mocy, pełen determinacji i przemówił do nich. To jest zupełnie inny Piotr, zupełnie inna osoba. I to nie jest jego zasługa, to nie są jego zdolności naturalne, to nie są jego intelektualne możliwości. Siła przekonywania, argumentacja, nie. To jest doświadczenie Ducha Świętego, bycia napełnionym Duchem Świętym do tego, aby zwiastować Słowo. I tak jak powiedziałem kilka minut temu, w momencie, kiedy odważnie jest zwiastowane Słowo, zaczynają się kłopoty. Znowu się zaczynają kłopoty. To poselstwo, które złożył Piotr, jest skuteczne. Jest powiedziane o tym, mowa o upamiętaniu, o chrzczeniu, o otrzymaniu Ducha Świętego. Jest powiedziane, że w wyniku tego słowa odważnego ludzie się nawrócili. Zapragnęli takiego życia. Zapragnęli pojednania się z tym Chrystusem, którego jeszcze kilka tygodni wcześniej ukrzyżowali. Co za skuteczność, co za determinacja. Ta sama determinacja, ta sama moc, która była w Pawle, tutaj objawia się w Piotrze. Ta sama zdolność do odważnego zwiastowania. I powiem w ten sposób, że dzisiaj akurat był czytany list Piotra, że apostoł Piotr jest osobą, która najwięcej pisze o kosztach bycia dzieckiem Bożym. W żadnym liście apostoła Pawła, chociaż który doświadczał wiele prześladowań i wiele cierpień, ale żaden apostoł w swoich listach tak dokładnie nie opisał sprawy cierpienia. I to jest jedna z rzeczy, którą dzisiaj chciałbym zostawić dla siebie przede wszystkim, ale również dla wszystkich dzieci Bożych. Każdy z nas czuje się niekomfortowo, kiedy cierpi. Kiedy cierpi z powodu Jezusa Chrystusa. I Piotr wiedział coś na ten temat. Wiedział coś na ten temat i unikał tego cierpienia. Unikał tego jak tylko mógł. Nawet powiem w ten sposób, próbował uratować innych od tego cierpienia. Pana Jezusa Chrystusa próbował uratować. Powiedział: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Wszystko tylko nie cierpienie. Wszystko nie, tylko nie cierpienie. Ale to jest bardzo nieatrakcyjny temat. Temat, który w ogóle nie jest zwiastowany między dziećmi Bożymi. W tym momencie między dziećmi Bożymi są zwiastowane bardziej atrakcyjne tematy. Sukces, zwycięstwo, to wszystko ma swoje miejsce. Ale sprawa o cierpieniu i temat cierpienia jest pomijany. I powiem w ten sposób, szczerze powiem, że ja jestem wśród was, bracia i siostry, najmniejszym ekspertem w tym temacie. Wiem o tym, że wśród was wiele jest ludzi cierpiących. Cierpiących z różnych powodów. Wśród was jest wiele osób cierpiących też ze względu na osobę Jezusa Chrystusa, za to opowiadanie się po Jego stronie.
przeżywamy różne trudności, przeżywamy różne kłopoty, jesteśmy przez ludzi odtrącani, przez rodzinę prześladowani. W tym momencie być może nie doświadczamy takich prześladowań, przez jakie apostołowie przechodzili w pierwszym kościele, ale jestem świadomy czegoś takiego, że jak się młoda osoba nawraca do Jezusa Chrystusa, przechodzi bardzo mocne prześladowania w domu rodziny. Nie wiem, czy jesteśmy świadomi tego, ale w XXI wieku za wiarę w Chrystusa zginęło więcej ludzi niż na przestrzeni 20 wieków. Kiedy usłyszałem tą statystykę, nie mogło mi się to pomieścić w mojej głowie. My tutaj w Polsce nie mamy doświadczenia. Nie doświadczamy aż tak wielu prześladowań, cierpień. Chociaż znam przypadki, że ludzie byli z domu wyrzucani, byli gnębieni, odrzucani, tracili wszystko. Znam świadectwo człowieka, który stracił wszystko. Rodzina go wyrzuciła, pozbawiła wszelkich praw do spraw materialnych i tak dalej. Koszt opowiedzenia się po Chrystusie był ogromny. I powiem w ten sposób, że nigdy nie możemy powiedzieć czegoś takiego, że nas to nie spotka. Powiem nawet więcej, że jeżeli nie spotka nas cierpienie, to będziemy w wieczności ubożsi o Bożą chwałę. Ponieważ Piotr mówi i Paweł mówi, jeżeli was spotyka cierpienie, prześladowanie, to jest to dla waszego dobra. Wasze życie jest oczyszczane. Ale najistotniejszą jest to, co łączy się z tym kolorem. Tam w górze czeka na nas chwała Pana. Tam w górze czeka na nas Ojczyzna. I chciałbym, abyśmy w tym momencie, chociaż mam wielką pokusę, abyśmy te dzieje apostolskie troszkę więcej czasu na nie poświęcili, zajrzeli do listu apostoła Piotra, pierwszego rozdziału, który dzisiaj był czytany. Wciąż chcę, abyśmy mieli przed naszymi oczyma determinacja w zwiastowaniu Ewangelii. Determinacja w zwiastowaniu Ewangelii. I Piotr pisze coś takiego w drugim rozdziale, pierwszy list Jan Piotra, drugi rozdział. 12 wiersz. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy dziecko Boże jest fałszywie oskarżane. Jest mu przypisywane i robiony jest jako złoczyńca. Plotki, oskarżenia, insynuacje, intrygi. Myślę, że wielu z nas w swoim życiu mogło się zetknąć z czymś takim. W rodzinach, w miejscu pracy, na ulicy. Możemy mieć, jeżeli się opowiadamy po Chrystusie, czasami ludzie są tacy wysłannicy, którzy próbują nas zniesławić. I Piotr pisze coś takiego do ludzi rozproszonych po Poncie i Galacji, i Kapadocji, czyli tereny Turcji obecne. Nie martwcie się, że was oskarżają fałszywie. Stójcie przy Panu, trzymajcie się Pana, a przyjdzie taki czas, że przypatrując się, obserwując wasze życie, zostaną pozyskani dla Chrystusa. Jeszcze piękniejsza ekspozycja jest w trzecim rozdziale pierwszego listu Piotra, kiedy mówi do żon,
ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, tu jest, przypatrując się, a ujrzawszy, jest użyte to samo wyrażenie, które mówi o obserwowaniu. Tu jest piękny, to jest jedna z rzeczy, która jest dla mnie niezwykle zachęcająca, która mówi o czymś takim, że najlepszą Ewangelią zwiastowaną w domu, w pracy, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, jest Ewangelia ubrana w ludzką skórę, jak to ktoś powiedział. A to oznacza, że człowiek żyjący dla Pana świętym życiem jest najlepszym i najskuteczniejszym świadectwem dla otaczającego nas świata. I Piotr pisze tutaj, ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie, bez słowa zostaną pozyskani. Bardzo podoba mi się takie wyrażenie, które ktoś użył, obrazując tą sprawę. Mamy zwiastować Ewangelię naszym życiem. A jeżeli zaistnieje taka konieczność, możemy użyć do tego słów. Jeszcze raz to powtórzę. Najlepszą metodą zwiastowania Ewangelii w naszych rodzinach, dalszych i bliższych, w miejscach naszej pracy, na ulicy, wśród przyjaciół, znajomych, jest nasze życie. Nasze życie, które jest obserwowane, które jest oglądane ze szczegółami. I to jest najlepsza i najskuteczniejsza metoda. A jeżeli zostaniemy poproszeni, abyśmy zdradzili naszą tajemnicę, to wówczas możemy użyć naszych słów. Jest piękny tekst w jednym z listów apostoła Pawła, który mówi, że my, apostołowie, a to jest w kontekście tych, którzy są posłani do rozszerzania Bożego Królestwa, jesteśmy wystawieni na scenę teatralną. On tam używa tego wyrażenia, są apostołowie, czyli ci posłańcy. Każde dziecko Boże właściwie jest postawione na scenie teatralnej i są widzowie. A wśród tych widzów Paweł mówi, są aniołowie, są ludzie i jeszcze wymienia tam kilka. Także jesteśmy, każde dziecko Boże jest na widowni, obserwowane. I kiedy zdajemy egzamin jako dzieci Boże, kiedy zdajemy egzamin jako zbawione dzieci Boże, nasze świadectwo jest skuteczne. I nic nie jest w stanie nas powstrzymać, nawet prześladowanie, nawet głód, nawet cierpienie. U innych apostołów również to widzimy. Cały Kościół Jezusa Chrystusa żył taką świadomością. Jest niezwykły drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Muszę do niego wrócić, ponieważ to jest tam pewna taka tajemnica zawarta. Drugi rozdział, przepraszam, czwarty rozdział, ósmy wiersz. Piotr i Jan stają przed radą. Stają przed radą. Przedstawiciele świata religijnego, którzy powinni być zainteresowani rozszerzeniem Bożego Królestwa, mówią, nie wolno wam mówić w imieniu Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, 20 wiersz. Ci zalęknieni apostołowie, ten zalękniony Piotr, zapierający się przed jakąś dziewczyną, pełen bojaźni i pełen drżenia, mówi do nich tak. My nie możemy mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest pełne zachęty dla każdego z nas? Poprzez bycie napełnionym Duchem Świętym możemy doświadczyć takiego życia,
które nie tylko da nam zwycięstwo w naszym życiu, ale które spowoduje, że nie będziemy mogli nie mówić o Jezusie Chrystusie. To jest ten klucz do zwiastowania Ewangelii o zmartwychwstałym Panu. Jak bardzo potrzebujemy bycia napełnionym Duchem Świętym, Jego pełni, Jego całego Bożego charakteru, Jego mocy. Mocy, która nie będzie niczym powstrzymana przez jakiekolwiek cierpienie, przez jakiekolwiek odrzucenie, przez jakąkolwiek pogardę, przez jakiekolwiek wykluczenie, ponieważ moc, która przewyższa, jest z nas, a nie z góry, a nie z tego świata. I chciałbym, abyśmy, będę chciał już kończyć, bo czas mój dobiega końca. Dziękuję za taką cierpliwość w słuchaniu, ale to, co chcę dzisiaj zostawić sobie i każdemu z nas, to jest ta prawda, że jest możliwość chodzenia w pełni Ducha Świętego na każdy dzień. Na każdy dzień. I powiem więcej. Bóg w tym swoim planie zbawienia ma to dla każdego z nas. Tą pełnię. Pełnię Jego obecności. Dzisiaj śpiewaliśmy, czy był cytowany ten fragment z listu do Rzymian. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Tam jest użyte słowo świątynia. A tak naprawdę tam jest mowa o przybytku. A wiemy o tym, że przybytek za czasów Mojżesza on chodził. Chodził. Był przenoszony z miejsca na miejsce. I co było charakterystyczne w tym przenoszeniu tego przybytku? Charakterystyczne było to, że Boża chwała towarzyszyła temu przybytkowi. I kiedy Paweł pisze, czy nie wiecie, że jesteście świątynią i że Duch Boży mieszka w was, Paweł chce nas zachęcić do tego, abyśmy byli ludźmi pełnymi Ducha Świętego w taki sposób, aby Boża obecność towarzyszyła nam. I co ta obecność sprawi? Ta obecność sprawi, że ludzie zaczną się nas pytać, dlaczego ty tak żyjesz? I będziemy mogli powiedzieć. Powiem więcej. Nawet nie będą was się pytać, dlaczego tak żyjecie, ale w ich sercach powstanie głód Boga. Głód Boga, o którym prorocy w Starym Testamencie prorokowali. Że powstanie głód. Ludzie będą się dopytywać. Ale Bóg potrzebuje osoby pełnej Jego ducha, pełnej Jego obecności, pełnej Jego odwagi, ponieważ nie można być pełnym Ducha Świętego i być ściśnionym. I pełni również gotowości do tego, aby być odpornym na wszelkie cierpienie, na wszelkie prześladowanie. I podsumowując króciutko, na samo zakończenie. Pierwszą rzeczą, która nam daje autorytet do tego, aby zwiastować Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, jest spotkanie się z żywym, zmartwychwstałym Panem. Bez tego początku, bez tego kroku nigdy w sobie nie znajdziemy tej możliwości zwiastowania. Drugą rzeczą, o której też na marginesie żeśmy wspomnieli, to jest Słowo. Słowo, na którym musi być nasze życie ugruntowane, wybudowane. Trzecia rzecz, o której troszkę więcej dzisiaj mówiliśmy, to jest to, że Bóg w swoim doskonałym planie ma pełnię Ducha Świętego dla każdego z nas. Tą obecność, Bożą obecność w naszym życiu, aby Jego odwaga, Jego autorytet mógł być przez każdego z nas tutaj rozsiewany.
I dzięki tej obecności i dzięki Jego zmartwychwstałemu życiu możemy być tym świadectwem i możemy być tą światłością tutaj na ziemi. Wybaczcie, że przedłużyłem w bardzo nieudolny sposób, dzieląc się tym słowem, które było w moim sercu. Ale chcę zostawić tą jedną rzecz. Korzystajmy z tej pełni Bożej, którą On ma dla każdego z nas. Nie musimy być bojaźliwi, ale możemy być pełni odwagi. A jeżeli doświadczymy Jego cierpienia, Jego odrzucenia, to dla Jego chwały i dla naszego pożytku będziemy mieli nagrodę w niebie. Ponieważ tylko jeden zdobywa nagrodę. Niech każdy z nas zdobędzie tą nagrodę, którą Jezus Chrystus ma dla nas przygotowaną. Niech imię Pana będzie uwielbione. Amen. Amen. Podziękujemy Panu za słowo.